Dzisiaj mamy kiepską pogodę, ale jakiś czas temu była przepiękna zima. Wracałem rano po porannej mszy. Świat cały tonął w bieli i grube płatki śniegu zakrywały wszystko, tylko czasami przeświecał kawałek błękitnego nieba. Naprzeciw mnie szła kobieta. Znałem ją z widzenia. Na moje pozdrowienie odpowiedziała: jaki ten świat dziś piękny. I rzeczywiście, zima jest piękną porą roku. Wprawdzie ma też swoje minusy. Bywa mróz, zimno, rosnące ceny opału, ale takie dni jak tamten zapadają w pamięć. Piękna pora roku. Ale za jakiś czas przychodzi wiosna. Najpierw nieśmiało, jakby z ociąganiem się, ale potem coraz raźniej. Najodważniejsze są trawy, które pierwsze przebijają się spod jeszcze twardej ziemi na działanie jeszcze nieśmiałego słońca. Ale potem wszystko nabiera przyspieszenia. Ziemia pokrywa się zielenią, a potem orgią rozmaitych barw. Wszyscy kochamy wiosnę. Nie ma piękniejszej pory roku niż wiosna. Ale niepostrzeżenie, nawet nie wiadomo kiedy, wiosna przechodzi w lato. Dni są coraz bardziej gorące, niekiedy upalne. Coraz ciaśniej nam w mieście. Zaczynamy myśleć o wakacjach, a przynajmniej o wyprawach do lasu lub wycieczki w góry. Wszyscy kochamy wiosnę, ale najbardziej korzystamy z lata. Ale ja chcę zrobić wyznanie. Ja najbardziej lubię jesień, bo jesień jest dojrzała, pełna owoców i tego, co lato zarobiło na jesień. To jest chyba najwspanialsza pora roku, przynajmniej dla mnie. Ja naprawdę jesień kocham. Jesteśmy tutaj w domu, który jest domem pięknej jesieni. I chciałbym się zwrócić do nowych mieszkańców tego domu. Nowych, bo tu w tym domu wszystko jest nowe. Chciałbym im życzyć, żeby im tutaj było dobrze. Przeżywamy Międzynarodowy Dzień Chorego. Życzę, żeby pacjenci tego domu, jego mieszkańcy, nie czuli się jak chorzy, ale żeby im tu było dobrze i żeby odkrywali tutaj, że dopiero tutaj mogą docenić owoce lata swojego życia. A tu jest ta piękna, złota, dosłownie i przenośnie, jesień. I tym wszystkim, którzy ten dom budowali, zwłaszcza pani dyrektor Annie Czech, bez niej by ten dom nie powstał, chcę wyrazić wdzięczność. Wdzięczność w imieniu mieszkańców tego domu, ale i w imieniu całej tarnowskiej społeczności. Ta wdzięczność jest ogromna. Nie ma nic piękniejszego, niż wziąć do ręki bochen chleba, odkroić kromkę
i podzielić się nią z innymi. A chleb najlepiej smakuje jesienią. Ale to nie wszystko. Wprawdzie liście z drzew opadną, będą nam szeleścić pod stopami, a być może nawet zmienią się w grząskie błoto. Ale jesień to nie wszystko. Te nagie gałęzie, pozbawione liści, które wznoszą się wysoko w niebo, one to doskonale wiedzą. Trzeba po prostu zimę przeczekać, a potem wszystko znowu obudzi się do życia. Tak, ostatnie słowo ma życie.